Nie działa tutaj to światło, żarówka mijania ta od strony kierowcy. Ta się świeci tutaj. To trzeba wymienić. Sposób jest taki: albo można wymontować lampę. Żeby wymontować lampę, trzeba odkręcić zderzak. Ale tu jest taki sposób, że można zdjąć koło. Koło zdjęte, odchylić sobie nadkole to plastikowe. Tutaj tu są dwa torksy T15. I tutaj jest jeszcze taka zwleczka i odchylenie od kola w taki sposób jak teraz. Tu jest dostęp do żarówki, także taka alternatywa dla tego sposobu z montażem lampy, jak kto woli. Samochód musi być bardzo dobrze zabezpieczony tutaj przed tym, żeby nie spadł, bo tu jest niebezpiecznie. Trzeba głowę wkładać na kole. Tu jest taka, tutaj po odchyleniu tego nakielka. Robi się miejsce. Ten drugi się odchylić. I tutaj widać teraz. To jest ta żarówka. Tutaj ta żarówka się odmienia. Ta wtyczka elektryczna, ona jest po prostu na wcisku, ciężko wychodzi, trzeba ją wyciągnąć. Żarówka trzyma się na tych dwóch blaszkach, jedna jest z prawej, druga jest z lewej. Te blaszki trzeba odgiąć do zewnątrz, tą w stronę silnika, a tą na zewnątrz. Czyli tą blaszkę trzeba sobie odgiąć w stronę silnika, czyli tam. Tą w stronę wnętrza, zewnątrz auta. Podginając śrubokrętem raz tą i tak próbując tutaj podważyć tą żarówkę, w końcu wyskoczyła z tej jednej blaszki i w końcu wyskoczyła, teraz po prostu wypadła. Żarówka jest takiego typu. Tutaj do samej wtyczki jest dostęp też od góry i ogólnie żarówka siedzi tym dzióbkiem do góry, czyli w taki sposób. Zanim ją się w ogóle zamontuje, to warto sobie ją włożyć na tą wtyczkę, czyli wtyczka idzie tak i zobaczyć, czy działa w ogóle. Podłączona żarówka, widać, że działa. To się robi po to, żeby sprawdzić, czy na przykład wtyczka może nie jest uszkodzona. Teraz trzeba tą żarówkę sobie zmontować. Po prostu ją sobie wcisnąć. Już ona się trzyma teraz. Teraz działa, ale tu widać też, że będzie trochę problem z wtyczką, bo jak ruszam wtyczką, to ona przestaje świecić. Coś tutaj miga. Teraz przestaje świecić, ruszyłem wtyczką. Wcisnąłem mocno i już działa. Tu też jest problem z wtyczką. I teraz wystarczyło tam tylko te blaszki podgiąć, żeby one ciaśnie leżały. Ciaśnie się wpinały w tą wtyczkę żarówki i teraz już jak ruszam wtyczką, to żarówka nie gaśnie. Także wtyczka została naprawiona. Tu jeszcze chcę pokazać, że nawet po odkręceniu tej śrubki tutaj 8 mm i tu jest taka druga śrubka dostępna. To są dwie śrubki trzymające lampę. To się nie da jej zdemontować. Można dać tutaj trochę przesunąć, ale to i tak nic nie pomoże. Tutaj nie mam dostępu od góry. Troszkę może pomoże jeszcze zdjęcie tego tutaj, tej pokrywy. Żeby zdjąć tę pokrywę bezpieczników, to tutaj trzeba wcisnąć do środka to i wcisnąć do środka to. To wcisnąć. I dać do góry i wtedy ona już tutaj zacznie wychodzić. Tu jeszcze jest złożona na te takie dwa. Jest
jeden i tu jest drugi. Tu jest dostęp tylko do tego dekielka z góry, a z dołu trzeba zdemontować żarówkę. To jak się odkręci tą śrubkę, to tą lampę trzeba jeszcze podnieść do góry w taki sposób, żeby to wyskoczyło z tego mocowania. To jest druga śrubka w tej dziurze, tutaj widać. Ja to tylko pokazuję, tego nie trzeba odkręcać, jeżeli się od dołu robi. Po zdjęciu na kolanie trzeba tych śrubek odkręcać, tylko pokazuję, że nie da się zdjąć lampy bez demontażu zderzaka. Tutaj do odkręcenia tego nadkola są dwa torksy T15. I tutaj jest taki klips. Ten nadkolo jest dzielone na dwa, także tutaj można go wyciągnąć sobie. Też rozdzielić na dwa, nie trzeba całego wyciągać.